11 listopada 1918 roku to data wyjątkowa. Po 123 latach niebytu na mapy Europy i świata powróciła Polska. Wszystkie wydarzenia planowane w Częstochowie w ubiegłym roku miały specjalny charakter. Już w styczniu 2018 roku został zawiązany Komitet Honorowy Stulecia Odzyskania Niepodległości, Częstochowskie Urodziny Niepodległej, który patronował wszelkim przedsięwzięciom organizowanym w naszym mieście w roku jubileuszowym. W programie stulecia znalazły się m.in. wykłady, koncerty, konkursy dla uczniów, turnieje, biegi, wystawy, inscenizacje historyczne, warsztaty, prezentacje multimedialne oraz gry miejskie. Z tej okazji nakręcono film pod tytułem Śladami marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, którego oficjalna premiera miała miejsce 11 listopada na Placu Biegańskiego. Dla udokumentowania wszystkich wydarzeń związanych z jubileuszem stworzono specjalną stronę www.100częstochowa.pl. Szanowni Państwo, częstochowianki i częstochowianie oraz goście naszego miasta. 100 lat temu Polska, po wielu latach zaborów, odzyskała niepodległość. Rokrocznie spotykamy się w Częstochowie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z głównych twórców tej niepodległości w 1918 roku, by świętować ten dzień, odzyskaną wolność i narodową niezawisłość. Jednym z ostatnich akcentów obchodów tej wyjątkowej rocznicy w naszym mieście stała się uroczystość z 5 grudnia na Placu Biegańskiego, gdzie uczczono 151. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas tej organizowanej od wielu lat w Częstochowie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową Częstochowianie dla Niepodległej, którą umieszczono na budynku Ratusza Miejskiego. Znalazły się na niej nazwiska m.in. Stanisława Burcharta Bukackiego, Kazimierza Buslera, Rudolfa Dreschera, Józefa Ferencowicza, Janusza Głuchowskiego, Kazimierza Mastalerza, Gustawa Orlicz-Dreschera, Karola Szpryngiera, Włodzimierza Henryka Zagórskiego i Mariana Żegoty Janusza Itisa.